Cześć, dzień dobry. Witam Was w moim podcaście i w moim filmie Złączone pod tytułem Między organami. Nazywam się Zuzanna Bator, jestem organistką. Moją misją i pasją jest uczenie lepszego rozumienia muzyki organowej. Dzisiaj do podcastu i do filmu zaprosiłam mojego męża Macieja Batora, organistę, kantora Kościoła Pokoju w Świdnicy i specjalistę od historii firmy Szlag i Synowie, firmy organmistrzowskiej, która na przełomie XIX i XX wieku tworzyła wiele fantastycznych instrumentów na całym świecie, a firma miała swoją fabrykę, swoją siedzibę w Świdnicy. Dzisiaj nagrywamy razem film i podcast. Zobaczymy, czy to się tak da jednocześnie nagrać film i naszą rozmowę w formie dźwiękowej. Witam Cię, Maćku. Dzień dobry, witam Państwa. Ponieważ Maciej ma rozległą wiedzę na temat firmy Szlag, ja dzisiaj wcielę się trochę w redaktora i ja będę zadawać pytania ekspertowi. Pierwsze pytanie. Powiedz nam o swoim doświadczeniu z firmą Szlag, z tymi organami. Organy firmy Szlag są bardzo liczne w naszych okolicach, także w okolicach mojej rodzinnej miejscowości. Tam, gdzie byłem chrzczony, przystępowałem do pierwszej komunii, tam brzmiały organy Szlaga. Tak samo pierwszy instrument, na którym w życiu grałem, to był też instrument firmy Szlaga. Stąd wydaje mi się, że jest to budowniczy instrumentów, z którym podświadomie jestem związany właściwie od urodzenia. Teraz mamy wyjątkową okazję być, mieszkać, żyć i działać w miejscu, gdzie firma produkowała swoje instrumenty, także ten, który trafił do kłodzkiego kościoła, mojego pierwszego kościoła parafialnego. Stąd mogę powiedzieć, że z organami jestem związany zupełnie od samego początku, od najmłodszych lat życia. Czyli organy Szlaga to pierwsze organy, na których grałeś? Tak, w Kłodzku Franciszkanów, 26-głosowy instrument z 1890 roku. Do tej pory wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej udanych instrumentów tej firmy w ogóle. Chodzi dokładnie o połączenie akustyki i brzmienia. Organy brzmią bardzo, bardzo potężnie. Powiedz, czy od razu pokochałeś te organy, czy od razu je doceniłeś, czy dzisiaj patrzysz na nie inaczej niż na początku? Zupełnie inaczej. Na początku wydawało mi się wręcz, że jak pozbieram wszystkie moje myśli z tym instrumentem związane, to pamiętam, że były na przykład pożółkłe klawisze, które pomyślałem sobie, że muszą być białe i że najlepiej byłoby je wymienić na jakieś plastikowe, więc także taki etap mojego nastawienia do tego instrumentu mogę sobie przypomnieć. Tak samo bardzo dużo myśli moich było o organach mechanicznych, ponieważ instrument jest pneumatyczny, stąd przez długi czas wydawało mi się, że ten instrument jest dla mnie jakiś taki zbyt ograniczony, a dopiero później, kiedy poznałem wiele innych instrumentów, doszedłem do wniosku, że ten kłodzki szlag to tak naprawdę niesamowite brzmienie, do którego do tej pory wracam z ogromnym ciepłem na sercu. Powiedz nam coś więcej na temat firmy i z jakiego etapu tworzenia instrumentów pochodzi właśnie ten instrument kłodzki, kiedy powstała firma, kiedy miała największy okres swojego rozwoju? Kłodzki instrument, jak już wspomniałem, to rok 1890. Natomiast padło tutaj słowo etap. Firma miała swoje technologiczne okresy budowy. Wygląda to w ten sposób, że wnętrze organów, system, który jest wykorzystany do obsługi, do tak zwanej traktury, do tego jak organista wydobywa dźwięk z piszczałek, zmieniał się w tej firmie przez cały czas jej ewolucji. Wyglądało to tak, że na ile mogę powiedzieć z mojego rozeznania, to mniej więcej co 10 lat od czasu przejścia na bardzo prężną produkcję, system, który był montowany w organach, traktura czy wiatrownice były stopniowo zmieniane. Instrument kłodzki
pochodzi z okresu, który rozciągał się według mnie w przybliżeniu między rokiem 1890 a 1901-2 i nazywał się systemem wiatrownic skrzyniowych z zaworami upustowymi. Wcześniejszy system to były klapy wiszące, a jeszcze wcześniejszy to była traktura mechaniczna z systemem klapowo-zasuwowym, czyli taki najbardziej sięgający w czasy poprzednich stuleci system, który firma przejęła najpierw bez żadnych zmian, a później, aby móc poszerzać możliwości brzmieniowe instrumentu, taka jest prawdopodobnie oficjalna przyczyna, zmieniają ten system na takie rozwiązania, które dawały większą stabilność powietrza, a także pozwalały na częstsze i bardziej skrajne zmiany brzmienia. To znaczy łatwiej wyłączać i włączać rejestry w dużych ilościach. Czyli rozumiem, że firma, etapy rozwoju firmy są związane z jakimiś skokami technologicznymi, tak? Tak, albo w zasadzie w drugą stronę. To rozwój technologiczny dawał ten podział na etapy. Jeżeli byśmy spojrzeli na instrumenty z różnych okresów, widzimy w nich różnice i też przy okazji to owocuje postrzeganiem firmy. To znaczy coraz nowocześniejsze rozwiązania, coraz większe możliwości muzyczne. A co jest pierwsze? Czy to możliwości muzyczne wymuszają zmiany, czy zmiany prowokują nowe możliwości muzyczne? To jest pytanie bardzo trudne, bo wydaje mi się, że ciągła współpraca powoduje, współpraca użytkowników i producentów daje tę możliwość, że organy ewoluowały. Kiedy produkowano ich bardzo dużo, było wielu klientów, wiele najprawdopodobniej też jakichś dyskusji, wymiany zdań, poszukiwania najlepszego rozwiązania. Firma miała bardzo wiele pozytywnych recenzji, była bardzo ceniona. Jeśli ktoś nie ma źródeł takich pisanych, werbalnych, to chociaż samo to, gdzie organy szlagów były postawione, na przykład w Filharmonii w Berlinie czy w Kościele Świętej Elżbiety we Wrocławiu, to są miejsca, które świadczą o tym, że firma musiała cieszyć się dobrą renomą, bo pozostaje nam wierzyć, że w tak wybranych, ważnych, otoczonych dużą ilością uwagi organistów kościołach czy salach koncertowych nie zapraszano organistrza, który zrobiłby coś wątpliwej jakości. Okej, a więc kiedy się to wszystko zaczęło? To, czyli co? Właściwie można by zacząć od urodzin założyciela firmy. To wszystko to początek XIX wieku. Christian Schlag przybył na Dolny Śląsk, bardziej w okolice Jawora, tam była jego pierwsza praca. Przybył na początku XIX wieku, natomiast do Świdnicy trafił w roku 1830, w latach 30. Osiedlił się tutaj w 1935 roku, a firma, a więc ten etap, który był najbardziej dynamiczny, najbardziej bogaty, najbardziej rozwojowy, ten zindustrializowany proces twórczy, wytwórczy rozpoczął się w roku 1869, w momencie założenia dużej fabryki. Oczywiście duża fabryka była już odpowiedzią na zamówienia, więc w rzeczywistości ona jest znowu owocem pewnego etapu rozwojowego. Natomiast właśnie ta fabryka z roku 69 to taki punkt zwrotny w historii i także punkt wizerunkowy, ponieważ opis tej fabryki, jak ona była wielka, jak wiele osób było w niej zatrudnionych i cała struktura, jej przerób, jej wydolność, to było coś, czym w tamtych czasach bardzo wyraźnie się właściciele firmy chwalili i szczycili, a pozostaje wierzyć, że było się czym chwalić. Kiedy siadam do organów Schlaga, często widzę, że jest na tabliczce taki napis Hoflieferant, Hoforgelbauer. Co to znaczy, jak to się stało, że Schlag został tym dworskim dostawcą? Co to dokładnie oznaczało? To sprawa jest bardziej skomplikowana, co to oznaczało, bo to jest pomieszanie polityki i sztuki, a właściwie przemysłu.
I okazało się, patrząc na to z perspektywy, że cała struktura związana z budową organów jest strukturą bardzo aktywną, ważną. Można powiedzieć, że produkowanie instrumentów nie jest niszowym, rzemieślniczym działaniem. Jest to ogromny przemysł. I niektóre gałęzie przemysłu mają szczególne znaczenie dla, no nie chcę powiedzieć polityki, może łatwiej będzie powiedzieć dla wizerunku państwa, czy dla jakiegoś elementu reprezentacyjnego. Okazało się, że organy, i to akurat szlak nie jest wcale pierwszym przypadkiem, wcześniej się też to zdarzało u innych znanych mistrzów, można powiedzieć, że byli w sposób szczególny predestynowani do budowania instrumentów i ich znakiem wyróżniającym był właśnie tytuł dostawcy dworskiego czy dostawcy królewskiego. Jak to się stało? Właściwie jakichś takich konkretnych dokumentów, dlaczego oni, a nie kto inny, czy kto na nich głosował, czy co to się stało, to takich dokumentów nie znalazłem. Natomiast można wywnioskować, że po prostu była to firma, która się cieszyła takim uznaniem, że pozwolił król, aby jego imienia, jego tytułu używać w kontekście budowy organów. W praktyce miałem jedną taką obserwację w czasie pisania pracy magisterskiej, nie o organach szlaga, tylko o organach luksa. Miałem wrażenie, podróżując po Kotlinie Kłodzkiej i zwiedzając instrumenty luksa, że w dużych miastach Kotliny Kłodzkiej dominują organy firmy Szlag, natomiast w mniejszych okolicznych wsiach czy mniejszych miastach znajdują się organy bardziej lokalnego wytwórcy, czyli Józefa i Franca Luksów. Mój wniosek, który wyciągam na tej podstawie, jest następujący. Większe miasto prawdopodobnie jest bardziej aktywne politycznie, czy jego relacja z siedzibą króla jest aktywniejsza, stąd przypuszczalnie właśnie w miejscu, gdzie aktywność tej natury, natury właśnie międzynarodowej, natury narodowej jest silniejsza. Być może tam lepiej jest mieć organy z tabliczką królewskiego dostawcy bardziej niż lokalnego dostawcy. Czyli 1835 to rok, w którym Christian Schlag osiedlał się w Świdnicy. 69 rok to moment założenia fabryki. Jaki kolejny etap, kiedy taki szczyt możliwości firmy nastąpił? Właściwie to każdy etap ma swój własny szczyt, adekwatny do etapu rozwoju firmy. W zasadzie samo, tak jak wspomniałem, sama decyzja o zakupie ogromnych przestrzeni fabrycznych, ogromnej przestrzeni terenu, to jest świadectwo pewnego szczytu, do którego firma doszła właśnie przed założeniem fabryki w 1869 roku. W latach początku XX wieku firma potrafiła zbudować wedle katalogu, wedle materiałów reklamowych ponad 30 instrumentów rocznie. Więc to też można uznać za etap rozwoju bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny. To jest bardzo dużo. Natomiast w rzeczywistości, jeśli bierze się pod uwagę dokładnie i sprawdza wszystkie poszczególne instrumenty, jeśli chciałoby się te liczby jakoś odtworzyć, powtórzyć, zebrać te instrumenty z najbardziej produktywnego okresu, to czasami pojawiają się takie wątpliwości, na ile jest to zupełnie nowy instrument, na ile on wykorzystuje instrument poprzedni, więc w rzeczywistości trudno jest wskazać tak jednoznacznie okres najbardziej twórczy, bo to nie jest jakiś ściśle wydzielony okres, natomiast jest to pewna tendencja, pewna możliwość. Tak jak wspomniałem, on przypadał na ścisły przełom XIX i XX wieku. A jeśli chodzi o upadek firmy, kiedy to się stało, jaka była przyczyna? Firma generalnie bardzo podupadła w wyniku I wojny światowej i kryzysów, które w latach międzywojennych się zdarzyły w gospodarce, więc duże przedsiębiorstwo już jest bardziej podatne na tego typu wpływy.
I właściwie to hasło, kiedy ona upadła, to w informacjach znalazłem daty, w zależności od tego, czy chodzi o Szlag i Synowie, czy o firmę konkurencyjną, która również była w Świdnicy. One właściwie dotrwały do lat 20-30, natomiast właściwie do samego końca działań wojennych II wojny światowej, jeszcze niekiedy z początku lat 40. gdzieś w niektórych instrumentach można znaleźć wpisy, że tutaj jeszcze coś szlagowie robili. Natomiast nie były to wpisy takie oficjalne, tabliczki z numerami opusowymi, tylko jakieś takie doraźne prace, typu na przykład wymiana jednego głosu, czy dobudowanie jednego głosu, czy kilku głosów, czy korekta instrumentu, czy tak jakieś prace, które nie są budową nowego instrumentu, nie zasługują na taką wizerunkową, na miano wizerunkowe pod tytułem dostarczenie nowych organów, a raczej jakaś istotna przebudowa. Natomiast można z tego powiedzieć, że właściwie firma trwała tak długo, jak tutaj pokój pozwalał jeszcze na to, aby się zajmować organami, dopóki front się nie zbliżył. Natomiast oficjalnie to właściwie najbardziej obszerne źródło informacji, jakim jest katalog, on się zamyka w roku 1908, natomiast później firma numerowała swoje instrumenty jeszcze mniej więcej do roku 1916-18. Z takich lat pochodzą najwyższe numery opusowe, jakie mnie osobiście udało się zobaczyć. O ile dobrze pamiętam, ta data zamknięcia tej dużej firmy to jest rok 1923. Natomiast tak jak mówię, te wszystkie daty, te wszystkie liczby należy tak delikatnie rozmyć, ponieważ szlagowie byli aktywni jeszcze w latach 30. i prawdopodobnie także 40. Okej. Okay. To taki zarys historyczny firmy Szlag i Synowie, firmy organ mistrzowskiej ze Świdnicy, która tutaj budowała organy na cały świat, bo do dziś grają w Meksyku, w RPA. Dziś chcieliśmy Wam opowiedzieć o tym, jak to się zaczęło, jak to się skończyło i co było pomiędzy, czyli historię firmy. W następnych odcinkach opowiemy więcej na temat traktury, na temat technicznych detali, a także na temat konkretnych instrumentów, między innymi o organach Kościoła Pokoju w Świdnicy, o organach Katedry Świdnickiej i o różnych innych fascynujących instrumentach. Jeżeli ten film i ten podcast był dla Was ciekawy, podzielcie się opiniami. Jeżeli czegoś zabrakło, napiszcie pytania, z przyjemnością odpowiemy na Wasze pytania. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Pozostańcie z nami. Już niedługo następne odcinki. Szczegóły o naszej działalności na stronie fundacji fundacjadobrejmuzyki.pl i na mojej stronie zuzannabator.pl. Zapraszam Was do kontaktu, do słuchania. Zapraszamy na koncerty i na wszystkie wydarzenia fundacji. Bardzo dziękuję Ci, Maćku, za to, że podzieliłeś się swoją wiedzą ze mną i z tymi, którzy to będą oglądać i tego słuchać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia.